Hej wszystkim, witam Was na moim kanale ponownie. Dzisiaj taki filmik o narzędziach. Dzisiaj odebrałem nowy sprzęt. Zobaczcie, to jest klucz udarowy marki Redatz. Ja go zamówiłem w związku z tym, że ten mój klucz stary, który kiedyś tam kupiłem, Made in Castorama, no to on jest troszeczkę słaby. I tak wygląda ten poprzedni klucz udarowy, zobaczcie. On jest, no wygląda solidnie, ale z tego co już zdążyłem się przekonać, no to moment obrotowy tego klucza jest no co najmniej słabiutki. Muszę Wam powiedzieć, że nawet takie szpilki przy kołach przy autku osobowym ten klucz nie jest w stanie odkręcić. No on sobie odkręci jakieś troszeczkę gorzej kręcące się nakrętki przy zawieszeniach, jeżeli już je popuścicie, ale żeby odkręcić od stanu pierwotnego, czyli w momencie jak ta nakrętka czy śruba jest jeszcze w stanie takim zapieczonym, to tym kluczem tego generalnie nie jesteś w stanie zrobić. Także no ja go jeszcze sobie zostawię, bo może on się gdzieś tam przyda w jakichś tam sprawach. Natomiast zamówiłem sobie tego typu klucz. Zobaczcie, on jest tak całkiem nieźle zapakowany. Otworzymy go sobie, zobaczymy jak to wygląda. Aż jestem ciekaw, muszę Wam powiedzieć, że koszt tego klucza był stosunkowo niski. I za niego zapłaciłem jakieś niecałe 250 zł. Więc uważam, że powinno być wszystko ok. Zobaczcie. No muszę Wam powiedzieć, że zobacz, jaka śmieszna reklama. Jak to, co tu jest napisane? Kręci każdą śrubę, tak? No zobaczymy zaraz, czy to jest prawda. Jest jakaś tam instrukcja. Więc muszę powiedzieć, że wygląda to całkiem porządnie. Tu coś jeszcze jest. Aha, jest złącze do. Zobaczcie, złącze pneuma do powietrza. Jest cięższy. Tak one wyglądają razem. Dobrze, rozpakujemy sobie sprawę, zobaczymy jak to wygląda. Zobaczcie, tak wygląda kluczyk. Muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, waga tego, ja wadze nie widzę specjalnej różnicy, może tylko tym, że ten klucz on jest taki trochę grubszy. I tak poza tym, to muszę Wam powiedzieć, że ja tutaj ja nie widzę różnicy specjalnej między. No chyba ten klucz jest trochę cięższy, tak czuję. Z tego co widzę. Ustawię kamerę, żeby mi było lepiej widać.
Ten klucz jest cięższy i z tego co widzę, on jest taki no lepiej wykonany, tak mi się wydaje. Także zamontujemy sobie zaraz tutaj ten kruciec powietrzny. No i zobaczymy sobie, jak to urządzenie się sprawdza. Dobrze, zobaczcie, mamy w tej chwili kruciec zamontowany. Ja go sobie teraz podłączę do pistoletu. Podłączę sobie powietrze. Kompresor wyłączył się, ja mam ustawione na 8 bar. Z tego co wiem, to ten pistolet ma około 6. Dobrze, teraz sobie podłączymy ten przewód. Mam taki, zobaczcie, gruby przewód. On nie traci ciśnienia. Musimy sprawdzić, czy on jest mniej więcej wszędzie dokręcony. Ja sobie wezmę klucz, słuchajcie, i sprawdzę go. Dokręcimy sobie. Leci nam powietrze na łączeniu, więc ja muszę troszkę to uszczelnić tutaj w tym miejscu. O, widzicie? Żeby po prostu nie kompresor nie gubił ciśnienia, bo w tym momencie będziemy pracować. On będzie nam się ciągle załączał, czyli to są takie fałszywe załączenia, tak jakbyśmy pracowali, a tego nie chcemy. Ok, zobaczcie, jesteśmy po chwili, w tej chwili zrobiłem połączenie tutaj na takiej taśmie teflonowej do wody, no i zobaczcie, mamy ładnie wszystko szczelne, tutaj powietrze mamy dołączone, czyli nasz kluczyk jest podłączony. Możemy teraz go sobie przestawić. Przestawić, słuchajcie, tu są trzy. No zobaczcie, tu są takie oznaczenia, nie wiem czy to dobrze widać. Duże, mniejsze i najmniejsze. I prawdopodobnie to są trzy momenty odkręcania. Trzy momenty dokręcania, bo tu mamy, zobaczcie, literkę F, zobaczcie, czyli front, rear. W tej chwili mamy ustawiony klucz na dokręcanie, czyli możemy sobie z różną siłą to ustawić, a potem w instrukcji sobie przeczytam, jakie to są siły.
No i zobaczymy w praktyce, jak to wygląda. Także za chwilę wracam, zobaczymy sobie przy samochodzie, jak to wszystko wygląda. Ok, zobaczcie, jesteśmy przy samochodzie, ja sobie taką wziąłem nasadkę utwardzoną do odkręcania udarowego. To jest nasadka marki Bass, zobaczcie, ona jest czarna, także jest wzmocniona. Nałożymy sobie tutaj na kluczyk. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, ile prawdy jest w tym. Powiem wam, że Mamy raz. Dokręcimy sobie z powrotem śrubę. Zobaczymy dokręcanie. Aha. Mamy równe, słuchajcie, mocy dokręcania. Mamy słabe. Możemy go troszeczkę mocniej spróbować dokręcić. I możemy jeszcze mocniej. Czyli powiem wam, że pewnie koła odkręcimy. Jeszcze raz spróbujemy tutaj. Śrubę. Poszło. Czyli powiem wam, to było tak dokręcone dosyć mocno tutaj te koło. Ten klucz widać daje radę sobie. Więc myślę, że to będzie ok, jeżeli chodzi o... No, może go troszeczkę przestawię tą kamerę, żeby było lepiej słychać. Także muszę wam powiedzieć, że generalnie ten klucz chyba daje radę sobie, bo ja te śruby miałem dosyć mocno dowalone. Także myślę, że to... O, możemy regulować sobie z jaką siłą dokręcone.
wkręcimy tą śrubę z powrotem. Słuchajcie, dobrze jest używać nasadek tam do wkręcania, bo ja to wkręcam paluchami. To nie jest tak ok, jak powinno być. Ja ją sobie zrobię wkręcanie na... Ok, uciszyło się. Słuchajcie, ja zrobiłem sobie z powrotem na odkręcanie. Spróbujemy, czy pójdzie tym kluczem. No muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolony, bo generalnie ciągle podkładanie klucza i kręcenie i tak dalej, no to nie jest miłe, a widzę, że klucz daje radę, więc jest ok. Ciekawe, jak to inne koła pójdą, zaraz zobaczymy sobie. Ok, kochani, jesteśmy z powrotem. Mamy teraz prawe kółeczko. Zobaczymy sobie, jak kluczek da tutaj radę. Tutaj nic nie odkręcałem wcześniej, ani nie kręciłem, więc zobaczymy, czy te śruby sobie... Zobaczcie, jak masło. Więc powiem wam, że no, jestem zadowolony z zakupu, bo już trochę miałem dosyć odkręcania, wkręcania, odkręcania i wkręcania ciągle tych koł. Z tym, że powiem wam, że odkręcanie, no to ok, to można tym kluczem to robić, natomiast samo wkręcanie to nigdy kluczem od razu nie wkręcajcie, bo często wulkanizatorzy to robią, że biorą klucz i udarem. Powiem wam, że w ten sposób po kilku takich odkręceniach z waszych gwintów nic nie zostanie tutaj w piaście. No i wtedy trzeba gwintować piastę lub po prostu ją wymienić. No a to już jest jakaś tam trochę większa operacja, także raczej tego unikajcie. Ja sobie, zaraz wam pokażę, ja sobie śrubę normalnie wkręcę ręcznie, a tylko dokręcę udarem. Zobaczcie, mamy nasadkę, to jest nasadka Stanleya, więc to nie jest jakiś tam Chińczyk czy ryż. Zawsze ręcznie sobie wkręcajcie, no bo tutaj nie powodujecie żadnego szoku dla tych gwintów. No i teraz można sobie użyć tego udaru. O, widzicie, udaru można sobie użyć. Na początek leciutkiego udaru. Możemy przełączyć sobie teraz. No więc zobaczcie, ten klucz, nie no, powiem wam, że jestem mega zadowolony z tego zakupu, bo ten klucz ma trzy poziomy przykręcania. Ja na końcu z instrukcji sobie szczytam mniej więcej, jakie to są poziomy, i wam podam.
Okej, kompresorek się uciszył, no bo musi załączać się, jak ja tutaj kręcę, nie ma takiej możliwości innej. I powiem wam, że zakup udany. I zobaczcie, no w Castoramie ja tam zapłaciłem za cały komplet. Za cały komplet z nasadkami zapłaciłem tam około chyba 100 parę złotych. Tutaj zapłaciłem niecałe 2,5, ale poziom pracy i satysfakcja z tego jest no nieporównywalnie większe. Także jak najbardziej polecam firmę Red Hat. Także jak wam się podobało, dajcie łapę do góry, zróbcie suba mojego kanału i zapraszam do oglądania następnych filmów. Jutro zrobię albo pojutrze test podnośnika powietrznego, także wpadnijcie i zobaczcie, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie, trzymajcie się, hej, cześć.